Dzień dobry. Orzechy pekan pochodzą z Ameryki Północnej, gdzie dawniej stanowiły ważny składnik diety Indian. Pekany to owoce wysokiego i potężnego drzewa zwanego orzesznikiem jadalnym lub pekanowym. Orzechy pekan wyglądem i smakiem przypominają orzechy włoskie, ale są mniej pofałdowane, a bardziej płaskie i owalne. 100 gramów produktu dostarcza 722 kilokalorii, 71 gramów tłuszczu, w tym około 6 gramów kwasów tłuszczowych nasyconych, 7 gramów węglowodanów, w tym około 5 gramów cukrów i 9 gramów białka. Orzechy pekan zawierają potas, fosfor, magnez, wapń, cynk, żelazo, miedź i mangan oraz witaminy z grupy B, zwłaszcza tiaminę, a także witaminę E, witaminę C, niewielkie ilości beta-karotenu, luteiny i zeaksantyny oraz witaminy K. Witaminy C i E są silnymi antyoksydantami, które chronią komórki przed kancerogennym działaniem wolnych rodników. Ponadto orzechy pekan są źródłem kwasu elagowego. Kwas elagowy chroni przed powstawaniem komórek nowotworowych. Do tej pory pojawiło się wiele badań łączących spożycie orzechów, takich jak pekan, ze zmniejszonym ryzykiem występowania schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Orzechy pekan wpływają ochronnie na serce i układ krążenia. Chronią tętnicę przed rozwojem miażdżycy i upośledzeniem prawidłowego przepływu krwi. Zalecane są osobom z nadciśnieniem, nadwagą lub ryzykiem rozwoju nowotworów. Orzechy pekan są bogatym źródłem jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Tłuszcz, który występuje w orzechach pekan, składa się jednak głównie z jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, spośród których dominuje kwas oleinowy. W mniejszych ilościach występują wielonienasycone kwasy tłuszczowe, w tym przede wszystkim kwas linolowy. Nienasycone kwasy tłuszczowe obniżają stężenie cholesterolu ogółem i LDL we krwi i nieznacznie podnoszą poziom cholesterolu HDL. Oznacza to, że ich regularne spożywanie chroni przed rozwojem miażdżycy. Orzechy pekan mają niski indeks glikemiczny i mało węglowodanów, dlatego mogą być spożywane przez osoby z cukrzycą. Orzechy pekan można spożywać samodzielnie bądź stosować jako dodatek do deserów, czekoladek i ciast.